Każda lalka to historia, prawda? I zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu, gdy moja mama była jeszcze bardzo, bardzo malutka i jechała z moją omą, uromą Edeltraud w okolicach Mikołowa Paniów na Górnym Śląsku wózeczkiem na spacer i wtedy Rosjanie, to było przed front rosyjski, była wojna druga i zaczęli Rosjanie gonić ich czołgiem. Moja prababcia jak tyle, jak ile umiała, to ten wózek odepchnęła na drugą stronę, że moja mama wylądowała w rowie, a oni po tej mojej prababci przejechali czołgiem, zabili ją na miejscu. Następnie, gdy był pogrzeb mojej prababci, to znowu chcieli rozjechać cały kondukt pogrzebowy z księdzem łącznie. No i taka sprawa była, że udało się wszystko, ten pogrzeb się odbył i po jakimś czasie niedaleko kościoła moja mama miała restaurację, cały taki kompleks. I ta mama była w tym wózeczku na słońcu wystawiona, siedziała sobie i podszedł Rosjanin, który o ironię losu wręczył jej lalkę. I ta lalka się nazywała wtedy Iwan. I ta lalka jest do dzisiejszego dnia w tej tutejże kolekcji. Bardzo podniszczona i wiadomo, że ta lalka była z jakiegoś szabru wzięta, ale to świadczy o tym, że byli ludzie i ludzie, prawda? I to zmobilizowało potem moją omę już w Karlsruhe do po prostu zbierania tych lalek bardzo różnych od szmacianych po plastikowe, które były w latach 40. już produkowane i porcelanowe, które mają ponad 100 lat. Które są. I to było kupowane na flomarkach, na aukcjach różnego rodzaju. I ta kolekcja przyszła do nas wraz z chorobą mojej omy do Tułowic i była w Tułowicach już założona na strych. I tam leżała dosyć długo. Czyli pan tak naprawdę odkrył to dopiero i się tym zainteresował? Znaczy się, ja wiedziałem, że te lalki są i że te lalki leżą i w momencie wejścia na strych z Jakubem, Kuba tam gdzieś zaczął szperać w tych kartonach, oglądać i zaczął wyciągać jeden karton, drugi, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty, bo tych kartonów po bananach jest naprawdę bardzo dużo. Te lalki, on mówi, no, zaczął wymyślać, no coś trzeba z tym zrobić, no co ty, no, szkoda, żeby to leżało złożone gdzieś tam i nikt by tego nie widział, no i właściwie ta historia spała. Tak uważam, że to było dobre posunięcie Kuby. Zajrzałem do jednego kartona i zobaczyłem tam piękne lalki porcelanowe. Otworzyłem następny karton, trzeci i zobaczyłem te piękne właśnie lalki, które po prostu leżą tak bezładnie właśnie w tym kartonie i postanowiłem i dałem pewien pomysł, aby te lalki mogły po prostu zobaczyć światło dzienne. I taki dałem właśnie pomysł na to, aby mogliśmy właśnie wystawy robić. No i doszliśmy. Zdawałeś sobie sprawę z tego, co to rzeczywiście jest, jak niesamowity i niezwykły jest to zbiór? Jest to bardzo niezwykły zbiór. Po prostu jest to wiele, wiele ilości lalek, które przeżyły swoją historię. Każda ma duszę. Porozmawiajmy teraz o samych lalkach, bo tak jak pan powiedział, pochodzą z różnych krajów, pochodzą z różnych epok i mają też swoje historie. Co udało się panom wyszperać w tych historiach? Opowiedzmy trochę o tych lalkach, które tu Opolanie w bibliotece mieli okazję przez kilka tygodni zobaczyć. No, lalki są amerykańskie, holenderskie, austriackie, niemieckie. I mam jeszcze chyba, mamy jakieś jedne, jest kilka lalek produkowanych już w Polsce w latach 60. i 70., ponieważ te lata z lat 60. były takie jeszcze produkowane jako lalki, ale to już był plastik. A te lalki jednak, które są porcelanowe, wszystkie to są już lalki,
które mają już tą historię i to są już takie manufaktury, które się zajmowały głównie produkcją lalek na cały świat. Mówimy porcelanowa lalka, ale tak naprawdę co się kryje pod tym produktem? Porcelanowa lalka to jest wykonanie dłoni, stóp i niekiedy właściwie całych rąk i całych nóg i głowy z porcelany. Zajmowały się to tym manufaktury. Również porcelanowe były oczy, były ze szkła. Włosy były z zwierzęce, naturalne. No, nie było kiedyś plastiku, wiadomo. I te naturalne włosy i również lalki, te, które mamy w kolekcji, te, które mają, są z lat 1910-20, to są lalki, które mają naturalne ludzkie włosy. To są lalki bardzo drogie. Powiem panu szczerze, że za taką lalkę jedną to można teraz by było naprawdę duże pieniądze dostać. Również były produkowane lalki z metalu. Głowy były metalowe, to są też przedwojenne lalki. Głowy są po prostu odlewane z metalu, z żelaza. Później były wprowadzane już plastiki, prawda? No to lata 45, 50, to są lalki plastikowe, też tu są takie w kolekcji. I lalki również są tak zwane szmacianki przed wojną produkowane, które były z materiału całe. Kiedyś były wypychane, lalki porcelanowe wiadomo niczym nie były wypychane, ale lalki w większości takie, które miały na przykład tylko końcówki, dłonie z porcelany lub nogi, stopy, to reszta było z materiału szyte. To więc cały cykl tej produkcji to był naprawdę rozszerzony i jedni produkowali głowy, fabryki na przykład porcelany odlewały główki, rączki i nogi, a inna fabryka produkowała na przykład do tego materiał, który był w środku do wypychania, a jeszcze inne produkowały ubrania, które to było w jakiejś manufakturze składane całkowicie do jednej całości. Tak samo były, dużo lalek jest, mamy też weneckie lalki, włoskie i to są tak zwane Poiroty. Są lalki klauny, związane z tematem już takim właściwie horrorystycznym, jak ja to mówię. No lalki Chucky i lalki Annabelle nie mamy. Ale też mamy w zbiorach lalki, które są jako heksy, czarownice. Ten świat lalek Cię zainspirował, ale też, tak jak opowiadał Pan Ryszard, i dla Ciebie stał się niesamowitą historią, przynajmniej jedna z tych historii, tych lalek. Jedna historia lalki, która wzbudziła we mnie dosyć smutna historia, która po prostu spowodowała na mojej skórze gęsią skórkę. To jest lalka żydowska, czyli Oma, która kupowała zazwyczaj lalki na flomarkach niemieckich. Kupiła właśnie tą lalkę żydowską. I ona od początku wydawała się smutną lalką, czyli taką, która przeżyła na pewno historię smutną. I tak też się stało, ponieważ przez przypadek odkryła perukę i zobaczyła właśnie, tutaj mogę pokazać właśnie dziurę, gdzie znajdował się list po hebrajsku od 7-letniej dziewczynki, która napisała list, że może zginąć, że po prostu jest teraz taki czas, że jest wojna i może po prostu nie przeżyć tej wojny. I ktoś, kto znajdzie tą lalkę, to po prostu, żeby podał poddany adres. Tam było napisane adres i tak samo przeżycie tej dziewczynki. Historia tego listu jest taka, że Oma, kiedy znalazła ten list, oddała go do Instytutu Holokaustu w Warszawie. Lalka została, a list został właśnie tam oddany. Czy są w tych zbiorach lalki, które udało się panu zdobyć, oprócz tej kolekcji, która, tak jak pan powiedział, została przywieziona? Czy o której z nich możemy mówić słowem najcenniejsze? Najcenniejsza dla mnie jest lalka od mamy, ta Iwan i ta lalka żydowska. I lalki, które były u nas w rodzinie z lat 50. Ale no, każda lalka jest cenna, bo jak na wystawie mieliśmy w Białej, to jedna spadła, się pobiła, no wiadomo, potem to jest dużo pracy, żeby odtworzyć tą rękę, nogę, stopę,
ale no wszystkie są cenne, no ale te trzy są chyba takie wyjątkowe. Moją pasją stały się lalki te takie straszniejsze, czyli tą, które mają ciemniejszą stronę, czyli taką horrorystyczną. No i podczas właśnie wystawy, którą robiliśmy w Białej, to właśnie ja się brałem i zajmowałem właśnie tą czarną stroną, czyli taką właśnie tą stroną, ciemniejszą stroną tych lalek. Co to znaczy ciemna strona lalek? Czym one się charakteryzują? Jakie to są lalki? Gdzie i dlaczego zostały tworzone? Lalki są to wyglądające strasznie i tak samo pokazujące właśnie ludziom, tak samo, którzy będą przychodzić na tą wystawę, aby zobaczyć, że mamy lalki różne, czyli te lalki mają różne emocje. Możemy zobaczyć, lalki są pewne, które się śmieją, lalki, które są po prostu jakby złe, które są smutne i możemy zobaczyć, że każda lalka ma właśnie tą historię, czyli to, które ona może przekazać tej osobie, odbiorcy. Lalki straszne, to od razu skojarzenie też mamy z lalkami voodoo. Czy w tej kolekcji też się takowe znajdują? Jest tu lalka, która jest podobna do strasznego filmu Obecność i Annabelle, czyli lalka, która właśnie była opętana, czyli była straszna, tak wzbudzała właśnie takie emocje, które po prostu były złe. Czyli tak naprawdę mamy unikaty, bo jak pan powiedział, manufaktury, to właściwie każda z nich była, jakbyśmy teraz powiedzieli, byłaby rękodziełem, niepowtarzalną lalką. Czy też tą lalką seryjną? Nie, każda lalka jest inna. To jest tak samo jak zbieramy porcelanę szlegiem ilchowską przed wojną i to jest wszystko malowane ręcznie. Ten ruch pędzla jest jednak inny. Tak samo przy lalkach brwi, oczy, czy usta, czy paznokcie. To widać ten zarys tego nie wiem, to się nazywa pędzelka. Bo to są piórka, biorą i pędzelki. I to widać na każdym zarysie. Tak jak na porcelanie, tak samo widać na tych lalkach. Każda ma swoją duszę inną. To jest historia.